Hej, dzisiaj Wam pokażę propozycję na śniadanie z okazji Dnia Matki. Pierwsza propozycja to kolorowy pudding z nasion chia. Do kubka wsypuję 3 łyżki nasion chia i zalewam je pełną szklanką ciepłego mleka. Dodaję cukier waniliowy i energicznie mieszam. Najlepiej przygotować taką mieszankę wieczorem i pozostawić na noc w lodówce. Tak wygląda pudding po 8 godzinach w lodówce. Jak widać, jest gęstszy, jego nasionka zwiększyły swoją objętość. Następnie przekładam 1/3 puddingu do miseczki. Nasiona chia są bardzo zdrowe, stanowią źródło błonnika, witaminy B1 i B3 oraz kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, dlatego warto je włączyć do swojej diety. Teraz dodaję odrobinę barwnika spożywczego i dokładnie wszystko mieszam. Do niewielkiego słoiczka przekładam połowę niezabarwionego puddingu. Dodaję pokrojoną suszoną marakuję i przykrywam to warstwą błękitnych nasion. Dodaję drugą połowę puddingu bez barwnika. Przyozdabiam wierzch borówkami i drobnymi kwiatkami. Oczywiście te kwiaty są tylko dekoracją, te nie są jadalne, ale jeżeli chcielibyście użyć jadalnych kwiatów, to polecam Wam bratki. Bardzo ładnie wyglądają, no i można je jeść. Druga propozycja to grzanki na słodko. Na początku podpiekam na patelni bez tłuszczu chleb tostowy. Następnie przekładam do miseczki 1 czubatą łyżkę serka mascarpone. Do tego dodaję 1 łyżkę cukru pudru i dokładnie mieszam. Masę rozdzielam do miseczek i dodaję barwnik. Ja mam taki w proszku, ale oczywiście może być on też w innej formie, na przykład żelowej. Taki widziałam w hipermarketach. Masę w miseczkach mieszam niedbale, aby w niektórych miejscach były one ciemniejsze. Tak przygotowane kremy nakładam na grzanki. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do mnie na Instagrama, Facebooka, Musical.ly i Snapchata. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki. Pa, pa! Aby kliknąć na dzwoneczek, dzięki temu dostaniecie powiadomienie o moim filmiku na telefon lub na e-maila.